Zacznijmy od początku. Nazywam się Danilczuk Paweł, jestem magistrem prawa. Założyłem firmę jakieś 10 lat temu, która trudni się instalacjami sanitarnymi. Na początku montowałem klimatyzację, potem wentylację, sanitarkę, a teraz elektrykę i budowlankę. Moja firma zatrudnia około 10 ludzi i pokażę Wam dzisiaj, jak tak naprawdę zarabiam pieniądze. Znajdujemy się w moim biurze. Tu większość swojego czasu poświęcam na to, żeby podpisywać różne śmieszne, dziwne umowy. No i oczywiście przeprowadzać rozmowy z pracownikami swoimi na temat ich dotychczasowych wyników w pracy. Nie, dobra, przestańcie, tutaj przychodzę i roluję Facebooka. Przeglądam pocztę, przeglądam różne wiadomości, informacje. Podejmuję takie jakieś decyzje związane z firmą. Ale tak naprawdę nie siedzę tutaj. Często wyjeżdżam na budowy i właśnie zaraz za Was zabiorę na taką jedną z moich budów, które prowadzę od jakiegoś czasu. O, proszę bardzo. Taki to tutaj mały, tutaj to jest specjalista do spraw wentylacji, a to jest do spraw elektrycznych. Moi i najlepsi ludzie. Na żywo. Nie, na żywo to nie. O, a tu człowiek z tła. A to człowiek z tła. Zaczynamy od wentylatorni. Proszę, co zrobiłeś w tym tygodniu? Proszę. I to jest 3 dni po terminie. 3 dni? Adam, jak to się mówi? Nie ma spiny, są drugie terminy. Poradzimy. Pokażę Wam coś, czego nie widzieliście. Są kotły, które produkują ciepło. Turbiny załączone generują, spalają, robią cudawianki. Ja się na tym nie znam, ale to właśnie z tego pomieszczenia jest dystrybuowane ciepło. To właśnie tu robimy takie laboratorium, które będzie odpowiedzialne za coś tam. Dobra. Jedźmy teraz dalej. Lunchik. Zwykle robię to z przyjaciółmi, a podczas takiego lunchiku snujemy o nowych biznesach, interesach. No. Wymyśliliśmy jeden pomysł i będziemy go realizować, ale nie wiem, czy to da radę. Ale jak kminią tam, dobry pomysł, ja zawsze mam dobry pomysł. Dobra, jedziemy dalej. A kolejna moja praca, którą jeżdżę i doglądam, tak jak doglądam prac związanych z instalacjami sanitarnymi, to jest robienie takich fur. Dzisiaj przyjechał do nas jeszcze samochód, który wrócił z poprawek lakierniczych. Pokażę Wam. Kurczę, jeszcze tu jest mnóstwo pracy. Wow. Że za chwilę wjedzie do naszego garażu. Na. Więc tak, zostało do zamontowania jeszcze zderzak, dwa fotele, mechanizm wycieraczek. Oczywiście trzeba kupić będzie podłogę. Właśnie, gdzie ja muszę podłogę kupić? A, już wiem, dobra. No i co?
No i będziemy mogli ten samochodzik powoli szykować do sprzedaży. To jest właśnie moja druga praca, w której spędzam i trochę mnie absorbuje. Kurczę, te procesy budowy tych franków są tak długofalowe, że czasami zapominam o tym, że w ogóle je mam. Dobra, jedziemy. I tak wygląda właśnie moja praca. Koordynuję budowy, jeżdżę, załatwiam, rozwiązuję problemy. Dodam, że mieszkam w Białymstoku jeszcze. No i tak wygląda mniej więcej mój dzień pracy. I w sumie ta cała zabawa moja trwa już 10 lat. Tak to wygląda. Macie jakieś pytania? Piszcie. Chętnie odpowiem. A tymczasem pa. Wartaczy ci u nas dostatek?